Forza Horizon 4 w wersji Steamowej ma poważny problem. Jeśli jesteś posiadaczem Forza Horizon 4 w wersji Steamowej i grasz na kierownicy, to oglądaj dalej, ale jeśli grasz na padzie, to najprawdopodobniej ten problem cię w ogóle nie dotyczy i możesz w tym momencie przerwać oglądanie, bo będzie dobrze ci się grało na twoim kontrolerze. Dobrze, no więc w czym jest problem, jeśli chodzi o granie na kierownicy? Widzicie, że ona jako tako działa. Mogę skręcać, dodaję gazu, sprzęgło, hamulec, wszystko sobie zbindowałem i to mniej więcej działa. Ale problem jest w tym, że jakby sterowanie na tej kierownicy nie jest właściwie sterowaniem na kierownicy. Już wam pokazuję dlaczego. Zobaczcie. Przede wszystkim mamy takie drobne luzy w centrum, w sensie no martwą strefę w centrum mamy sterowania, w centrum skręcania, co jest charakterystyczne dla gałek w padzie, nie? Żeby nam po prostu dobrze działało, żeby nam samochód nie skręcał w momencie, kiedy pad jest w takiej pozycji, gdy nie skręcamy, nie? Gdy ta gałka jest po środku. I teraz czasami jest tak, że na przykład jeśli przełączam się z kierownicy, coś tam poskręcam, pojeżdżę i przełączam się od razu na pada, to czasami gra potrafi się z niewiadomych powodów skraszować. Dzieje się to w różnych sytuacjach, nie zawsze wiem jakby kiedy mogę to wywołać, ale tak się dzieje. Druga sprawa, na przykład nie mogę zbindować sobie hamulca ręcznego, to w moim przypadku, u was to na przykład może działać, jeśli macie jakiś inny hamulec ręczny. Generalnie coś jest nie tak z jakby przypisywaniem sobie sterowania tutaj i Forza, w ogóle ten Force Feedback działa bardzo dziwnie dla kierownicy w wersji Steamowej, co jest mega, mega dziwne. Za chwilę uruchomię zwykłą wersję Forzy i wam pokażę jak to powinno działać. Natomiast tutaj widzicie, dojeżdżam do tego środka, jakby kierownica na chwilę staje, czyli to pokazuje nam, że mamy jakąś martwą strefę na kierownicy, mimo że jak wejdziemy sobie w ustawienia zaawansowane kierownicy, tutaj, to martwą strefę w środku mamy zjechaną do całkowitego zera, no nie? Więc powinniśmy mieć ustawienia, jeśli chodzi o tutaj te wszystkie rzeczy, mam dokładnie takie same. Natomiast samochód prowadzi się dziwnie, już wam pokazuję jak to wygląda. Czyli na przykład jadę sobie, ruszam. Tak, jadę tam 100 na godzinę, czy ileś. I muszę bardzo mocny skręt zrobić, żeby w ogóle samochód mi skręcił. Co jest dosyć charakterystyczne prowadzenie dla padów. Tak jakby ta kierownica nie jest tutaj w grze kierownicą, a także force feedback zachowuje się dziwnie. Odczuwam force feedback w momencie, kiedy w coś uderzę dosyć mocno. Nawet chyba na krawężnik jak najadę? Nie, coś tam na krawężnik jak najadę to czuć, ale bardziej taką wibrację. A kierownica przez większość czasu jest taka trochę luźna i muszę bardzo mocny skręt tą kierownicą wykonać, żeby zrobić taki mocniejszy skręt, żeby operować tym samochodem, nie? Do tego mógłbym się jeszcze przyzwyczaić, chociaż jest to mega dziwne, to tak jakbym grał w jakiegoś Need for Speeda na kierownicy, gdzie tam w ogóle, no zobaczcie, no jakbym kręcę w takim zakresie kierownicą, a samochód jedzie prosto, nie? Jakby nic się totalnie z nim nie dzieje. Zobaczcie, no to tak nie powinno być. Kierownica się tutaj skręca, widzicie, że ona się skręca. Ale gdybym grał na padzie, nie wiem czy mi się nie skraszuje. Gdybym grał na padzie, to jest to całkowicie normalne. Także mamy tutaj maksymalny skręt w prawo, maksymalny w lewo. I samochód się tak po prostu zachowuje, że on jakby przy takim delikatnym skręcie, jak tylko tak o sobie gałeczkę przesunę, no to wiadomo, że on nie będzie mocno skręcał, nie? A dla gry informacja o tym, że ja skręcam na przykład tak, to jest tak jakbym tą gałeczkę właśnie delikatnie tylko przesunął, dlatego że ja mam tutaj 900 stopni obrotu, nie? I początkowo myślałem, że coś jest nie tak w konfiguracji tutaj. O, co to jest? A, to właśnie, mi się wydaje, że coś tutaj jest ze Steamem, jeśli wchodzimy sobie w konfigurację właściwości i kontroler. I coś tutaj chyba jest nie tak, bo zobaczcie, teraz
Gra nam wy... Znaczy, nie wiem, no to wyłączyłem. Domyślne ustawienia włączam i tutaj nam się to pokazuje jako kontroler Xbox. Zupełnie nie pokazuje nam się jako... Jakby wydaje mi się, że Steam troszeczkę coś psuje z grą, z ustawieniami gry, gdy mamy włączony ten Steam Input. I jeśli wejdziemy sobie w Big Picture, tak jak to testowałem ostatnio, używając tego steamowskiego kontrolera, to tutaj możemy sobie różne ustawienia zrobić. I zobaczcie, tutaj mamy wykryte kontrolery i jakby nie chcę tutaj konfigurować tej mojej kierownicy, bo po prostu w grze mi się ustawienie nie przełącza na kierownicę. Jakby Forza inaczej działa na padzie, nawet jeśli grasz na kierownicę, a inaczej no, wiecie o co chodzi. Po prostu coś jest nie tak. Nie? Nawet jeśli mamy to takie ustawienia, powiedzmy, całkowicie normalne. Jakby Forza jest odpalona teraz w trybie pada, mimo że gram na kierownicy i mam jako taki force feedback, nie? Coś tam czuję, ale jest to takie dziwne odczucie z tego jeżdżenia. I jakby nie wiem, na czym to polega, ale nie potrafię tego wyłączyć. I dzisiaj siedzę już cały dzień przy tym, jest problem. I gra mi się czasami wiesza w momencie, kiedy na przykład mam podłączoną teraz kierownicę, jadę na kierownicy i coś nagle zacznę robić padem i gra potrafi się zawiesić jakoś tak dziwnie, nie? Albo jak stoję w miejscu, też potrafi się zawiesić. Jak wyjdę do menu głównego, no nie potrafię teraz tego wywołać, ale to się zdarza tutaj często. A teraz wam pokażę, jak to powinno wyglądać na tej normalnej wersji Fordzy. Przy takich samych ustawieniach kierownicy, jak miałem w wersji Steamowej, jak wejdziemy sobie w ustawienia, pyk, i wchodzimy sobie w zaawansowane. To jest wersja ta na, powiedzmy, Windowsa, nie? Też mam tutaj 70% ustawienie czułości, bo to jest jakby najbardziej istotne w tym momencie. To od razu, jak tylko wyjechałem sobie tutaj z tego domku, to już czuję, że podczas ruszania kierownica mi drga. Jest ona przede wszystkim cięższa. Jak skręcam jakoś mocniej, to czuję jakieś większe obciążenie. Jak gdzieś tam wjeżdżam na wertepy, to ona się po prostu cały czas trzęsie, nie? Jakby jest ten force feedback. Jakby to ładnie tutaj działa. I przede wszystkim coś, na co chcę wam zwrócić szczególną uwagę, to zobaczcie sobie. Staniemy sobie tutaj na mostku i zobaczcie. Mamy kierownicę w centrum, tak jak mieliśmy to na wersji Steamowej. I patrzcie, nie ma absolutnie żadnego luzu. To jest ten sam samochód, nie? Nie ma absolutnie żadnego luzu w centrum. I przede wszystkim feeling z jazdy jest taki, jak powinien być na kierownicę. Więc moje zdanie na temat tego jest takie, że Forza w wersji Steamowej nie ma jakby działającego systemu przełączania się sterowania z pada na kierownicę. Jeśli teraz przełączę się na pada, to od razu mam takie sterowanie z pada, nie? Forza się zaczyna zachowywać tak, jakbym grał na padzie, no bo gram na padzie, nie? A na wersji Steamowej, nawet jak przełączę się na kierownicę, to i tak jest to takie sterowanie typowo dla pada, nie? Czyli są tam jakieś wibracje w jakichś skrajnych momentach i tyle, i nic poza tym, nie? Także to jest poważny problem wersji Steamowej i jeśli ktoś z was gra teraz w Fordze na Steamie i ma kierownicę jakąkolwiek, nie wiem jak to jest w przypadku jakiegoś Logitecha czy innych kierownic, natomiast z fanatykiem jest problem, u mnie nie można było przypisać hamulca ręcznego. Zastanawiam się, jak to jest właśnie w przypadku kierownic takich bardziej kompatybilnych, bo z fanatykiem czasami w niektórych grach jest problem, żeby go skonfigurować. Ale tutaj powinien działać bardzo dobrze, a niestety jest źle. No i może na przykład Logitech G29, taka najbardziej kompatybilna kierownica, będzie działać bardzo dobrze, nie? Także to też musicie sobie brać poprawki na to, co ja tutaj mówię i każdy sam powinien sobie sprawdzić. Natomiast jeśli macie jakieś takie problemy, albo stwierdzacie, że o, Forza jest do dupy, bo mi się głupio w niej jeździ, gówniano i tak dalej, to może po prostu są teraz problemy z Fordzą w wersji Steamowej i dlatego ona nie działa dobrze, nie? U mnie to działa tragicznie, a chciałem fajną serię sobie nagrać na wersji Steamowej, no i się po prostu nie da, tak?
Bo coś jest nie tak z obsługą kierownicy, tak? Mam wrażenie, że ten Steam po prostu się tam za dużo wtrąca w to sterowanie, przez co Fordza nie chce się przełączyć na tą kierownicę do końca. No i w momencie, kiedy na przykład podłączam jakiś tam niestandardowy kontroler albo jakiegoś drugiego pada czy coś, to Fordza potrafi się zawiesić w taki dziwny sposób. Bo normalnie jak Fordza się zawieszała, to od razu wywalało cię do pulpitu bez żadnego komunikatu, a tutaj ona się po prostu tak frizuje. Nie jak ten freeze z YouTube'a, tylko tak się zatrzymuje i jest stop klatka i nic nie możesz zrobić poza Alt F4 albo z zamknięciem procesu, nie? Także jak ktoś ma wersję Steamową i gra na kierownicy, to się nie przejmujcie, ja zrobiłem taki krótki research w sieci i nie widziałem, żeby ktoś miał z tym problemy, jak wpisywałem sobie konkretną frazę. Także może to jest problem tylko dla mnie, każdy z was powinien sobie to sprawdzić, jak ma tą wersję Steamową, ale tylko informuję osoby, które mają tylko i wyłącznie wersję Steamową, że coś jest nie tak z tą konfiguracją i nie działa Fordza tak jak powinna na wersji Steamowej, przynajmniej jeśli chodzi o obsługę kierownic, bo podejrzewam, że dla padów jest wszystko w porządku. No, to tyle z mojej strony, dzięki wam bardzo, trzymajcie się, hejas!